Dobrego. Dzień dobry, witam po przerwie. W moim studio już chór Akademii Morskiej, a konkretnie dyrygent tego chóru, czyli pani Sylwia Fabańczyk-Makuch. Witam serdecznie. Bardzo miło. Pani Urszula Mikołajczyk, wiceprezes chóru. Dzień dobry. I Grzegorz Kozłowski, prezes. Dzień dobry, miło. Jak również prezes i wiceprezes, to jak się przed chwilą dowiedziałem, chórzyści, czyli ludzie, którzy w tym chórze czynnie biorą udział, czyli śpiewają. Szanowni Państwo, powiedzmy sobie troszkę o chórze, trochę o jego historii. Kiedyż on powstał, jak długo działa, jaka jest jego, nie wiem, struktura i ilu członków, a ilu członków może już się przewinęło? No to będzie taka dość długa opowieść, ja się postaram to skrócić. Chór powstał w 2003 roku, założyłam ten chór przy pomocy, wsparciu władz Akademii Morskiej w Szczecinie, wówczas Wyższej Szkoły Morskiej. Początek był dość zabawny, ponieważ na pierwsze przesłuchanie przyszło około 70 dziewcząt, mimo że jest to Akademia Morska, czyli kojarząca się uczelnia z mężczyznami, z marynarzami konkretnie. No ale jakby nie zrażona byłam tym pierwszym spotkaniem i po jakimś czasie zaczęli pojawiać się panowie, ale musiało minąć pół roku. No i początki nie były łatwe, bo to było tworzenie zespołu od podstaw, zupełnie amatorski skład, osoby, które musiały się uczyć wszystkiego od początku, włącznie z emisją głosu, poznawanie repertuaru, monotonne, długie ćwiczenia. No i to trwało przez kilka lat. Natomiast już po kilku latach, powiedzmy 4-5, zaczęliśmy odnosić sukcesy, uformowaliśmy się w taką dość zwartą, konkretną grupę w miarę z stałym składem. To ilu członków teraz liczy chór? No w tej chwili dorobiliśmy się mniej więcej 80 członków. Myślę, że mamy tak stałych osób. Natomiast również już ta struktura chóru też się bardzo rozszerzyła organizacyjnie. Jesteśmy dużo bardziej mobilni, natomiast jest to cały czas jakby amatorskie działanie ze strony tych wszystkich chórzystów. No, natomiast mamy już w tej chwili skład przygotowawczy, czyli taki zespół, który przez rok pracuje nad repertuarem, emisją głosu, próbuje tutaj do zespołu dołączyć, i skład główny koncertujący. Ale na przykład teraz mamy taki moment, gdzie śpiewamy już wszyscy razem, przygotowawczy skład dołączył do zespołu głównego. Jak teraz wygląda podział na chórzystów i chórzystki? Pani powiedziała, że na początku więcej jednak dziewcząt się garnęło, a rzeczywiście Akademia Morska mogłaby się kojarzyć jako szkoła taka mundurowa, bardziej widziałbym taki męski chór, coś na kształt chóru Aleksandrowa, tak na dobrą sprawę. Mhm. Jak to wygląda teraz, kiedy to już się wszystko stworzyło? Znaczy skład cały czas się zmienia właściwie, ale myślę, że nadal przeważają dziewczęta jednak mimo wszystko. Czyli tak klasycznie tak naprawdę. Tak, także jest, tak to wygląda, natomiast nie tylko studenci Akademii Morskiej są w naszym chórze, bo są też studenci innych uczelni, a także absolwenci uczelni szczecińskich, więc to nie jest tylko Akademia Morska. My oczywiście zapraszamy tutaj wszystkich chętnych panów, szczególnie z niskimi głosami do nas, do wstąpienia w nasze szeregi. I wszystkie osoby, które szczególnie coś z muzyką miały wspólnego wcześniej, to jak najbardziej następny nabór planujemy koniec września, początek października. Pomyślę nad tym w takim razie. No właśnie, pana też zapraszamy. Zapraszamy. Proszę mi powiedzieć, działalność w chórze tak mi się kojarzy z tego, co się orientuję, z wyjazdami tak naprawdę, bo z tego co wiem, to chóry sporo podróżują po różnych festiwalach, tak jak moi znajomi, którzy gdzieś w chórach funkcjonują, to rzeczywiście często wybywają, wiecie, ty też jesteście takim jeżdżącym chórem? No jak najbardziej, to może Ula o naszych wyjazdach opowie. Tak, jesteśmy jeżdżącym chórem i bardzo lubimy jeździć, ja myślę, że to jest jedna z najważniejszych, może nie najważniejsza, ale jednak rzecz, która przyciąga nie tylko studentów, ale też osoby no, troszkę starsze, powiedziałabym. Ale tych wyjazdów rzeczywiście jest dużo. Dwa razy co najmniej do roku mamy warsztaty w Świnoujściu, tam gdzie szkolimy się, że tak powiem. A raz w roku jeździmy na jakiś festiwal zagraniczny. Czasami zdarza się nam coś wygrać. Myślę, że dosyć często ostatnio. I myślę, że to jest bardzo ważny element, który nas też integruje, dlatego że, no jakby wiadomo, wyjazd jakby
wiąże się z tym, że spędzamy ze sobą dużo czasu, nie tylko śpiewając, ale też będąc ze sobą i robiąc różne ciekawe rzeczy. Czy jakieś, o jakichś ciekawych miejscach możemy powiedzieć, gdzie no, udało mamy, wam się mamy dotrzeć? Na koncie, tak, mamy na koncie kilka takich wyjazdów z ostatnich lat, którymi możemy się pochwalić, podzielić wrażeniami. Za nami jest wyjazd do Macedonii, byliśmy tam w zeszłym roku w wakacje, piękna miejscowość Ohrid, gdzie wzięliśmy przy okazji udział w konkursie międzynarodowym, bardzo dużym, znaczącym. Zdobyliśmy pierwsze miejsce, jesteśmy bardzo z tego dumni. Ostatni nasz wyjazd znów przyniósł sukces, to był wyjazd do Pragi w lutym tego roku. Znów zdobyliśmy pierwsze miejsce, udało się również zdobyć mi nagrodę dla najlepszego dyrygenta festiwalu. Czyli dla pani. Czyli dla mnie, dokładnie. Poprzednie lata to była na przykład Turcja, też przepiękny wyjazd, zwiedziliśmy kilka miejsc, przy okazji też uczestniczyliśmy w festiwalu. Jeszcze wcześniej byliśmy w Hiszpanii, we Włoszech, w Niemczech, we Francji, także troszkę się tego uzbierało, a już za chwilę, za miesiąc i troszkę wybieramy się w naszą największą podróż i takie tournée koncertowe do Ekwadoru, do Ameryki Południowej. O, to już za ocean, to już kawałek drogi. To logistycznie musi być takie dosyć ciężkie przedsięwzięcie. Nie wiem, jak wielkim składem na przykład lecicie do takiego Ekwadoru? Do Ekwadoru pojedziemy w 30 kilka osób i to też jest problem, bo musieliśmy po prostu zredukować skład, tak, bo to ze względu na koszty nie udałoby się niestety w całości ten zespół przewieźć i przelecieć w zasadzie. Tak, bo w całości już trzeba by jakiś czarter w takim razie chyba rezerwować. No, przydałoby się. Szukamy cały czas osób, które chciałyby nam w tym pomóc. Dobrze, moje kolejne pytanie, to znaczy o sukcesy, to właściwie już trochę odpowiedź na to pytanie usłyszeliśmy, przynajmniej te ostatnie sukcesy, czyli Praga i Macedonia. A jeszcze możemy powiedzieć o jakichś nagrodach? Bo myślę, że jeszcze jest jedna taka bardzo ważna dla nas nagroda. Raz w roku odbywa się w Polsce festiwal w Legnicy, jest to Legnica Cantat, jest to właściwie najważniejszy i najbardziej prestiżowy festiwal chóralny w Polsce. I w zeszłym roku na tym festiwalu zdobyliśmy pierwsze miejsce, więc jest to dla nas bardzo duże wyróżnienie. No i znaleźliśmy się właściwie w czołówce polskich chórów, zdobywając tę nagrodę. Tych nagród mamy kilka na swoim koncie, tak jak wspomniałam, od paru lat dość regularnie uczestniczymy w festiwalach krajowych, ale też międzynarodowych i między innymi no, mamy na swoim koncie taką nagrodę też dla nas znaczącą. To jest festiwal Cantalogenesis w Łodzi, zdobyliśmy tam Grand Prix, mamy kilka Grand Prix zdobytych na przykład na festiwalu w Głogowie, pierwsze miejsce w liturgicznym festiwalu w Gnieźnie, no jeszcze znajdzie się kilka takich, ale to już zapraszamy na naszą stronę, żeby sobie obejrzeć, bo już my nie jesteśmy w stanie w tej chwili wspamiętać tych wszystkich naszych dokonań. No to się chwali, bo zasadniczo można powiedzieć, że jesteś dość młodym chórem, a jakże utytułowanym. To na koniec jeszcze takie pytanko, bo nie miałem okazji nigdy was słuchać. Pytanie o repertuar. Czy jakoś jesteście ukierunkowani w stronę, nie wiem, czegoś związanego z morzem? No nie mamy w sumie wyjścia, chociaż jest to repertuar nam bardzo bliski. Myślę, że z każdym dniem, z każdym miesiącem pracy czujemy, że to jest właściwa droga, ta, którą podążamy. Absolutnie utożsamiamy się z takim repertuarem marynistycznym. To są utwory, które traktują o morzu. Jest to literatura bardzo szeroka, repertuar jest bardzo bogaty. Są to zarówno pieśni faktycznie churalne, które nawiązują do gdzieś tęsknoty za morzem, czy umiłowania dla morza. Natomiast, tak jak wspomniałam, jest to szeroki repertuar, bo zarówno wykonujemy muzykę rozrywkową i takie utwory jak Drunken Sailor w opracowaniach jazzowych czy rozrywkowych również mamy w swoich programach, jak również Yellow Submarine, polskie utwory typu 10 w skali Beauforta, ale też takie ambitne, napisane dla nas już specjalnie przez polskich wybitnych kompozytorów, takie jak Psalm 107 Morski, napisane dla nas przez szczecińskiego, nieżyjącego niestety kompozytora Marka Jasińskiego, jak również kompozytora warszawskiego Romualda Twardowskiego. Czy to pani dyrygent dobiera repertuar, czy cały zespół jakoś uczestniczy, czy w tym, żeby... Generalnie pani dyrygent decyduje o repertuarze, ale stara się, żeby ten repertuar jednak odpowiadał, że tak powiem, gustom i
żeby każdy mógł znaleźć coś tutaj ciekawego dla siebie. Czyli jest i ta muzyka poważna, i ta rozrywkowa, i gospelowa, i tak dalej. Czasami podpowiadamy, pani dyrygent, niektórzy przynoszą jakieś nuty albo podrzucają tytuły różnych wysłyszanych gdzieś piosenek, nawet z takich popularnych, powiedziałabym. I czasami zdarza się, no, że pani dyrygent się zgadza na to. Łaskawie. Tak. Czasami zlecamy takie ulubione utwory, które chcielibyśmy wykonać do aranżacji. Czasami mi się udaje zaaranżować, czasami zlecamy osobom, które już naprawdę są doskonałe w tej branży, ale też nie ograniczamy się do tej muzyki marynistycznej wyłącznie. Śpiewamy dużo utworów rozrywkowych, jak też duże dzieła oratoryjne. Ostatni nasz właśnie koncert piątkowy to był koncert z tańcami połowieckimi Borodina. Wykonywaliśmy w filharmonii ten utwór również. Tutaj w naszej? Tak, tak. Dobrze, bo ostatnie moje pytanie miało brzmieć, kiedy następny koncert w Szczecinie, że kiedy można was usłyszeć? Jak rozumiem, że był teraz w piątek, to pewnie nie prędko. No nie, właśnie zupełnie dokładnie odwrotnie. W piątek śpiewaliśmy dwa koncerty, inaugurowaliśmy Międzynarodowy Festiwal Churalny w Szczecinie w poniedziałek, czyli dzisiaj, nie? Dzisiaj? Tak, macie tak. Dzisiaj zaśpiewaliśmy już koncert. Już? Tak, tak, już jesteśmy to po koncercie. To taki popołudniowy koncert. Nie, nie, to był przedpołudniowy. Przedpołudniowy. Tak, ale jutro już znowu śpiewamy koncert. Gdzież w Sejmiku Województwa, więc to jest dość zamknięta impreza, ale tutaj z okazji 25-lecia działań Solidarności, tak? Także jesteśmy jutro znów. Śpiewamy również w środę, czwartek i piątek koncerty, a już w niedzielę możemy zaprosić wszystkich na koncert z okazji Dnia Morza o godzinie 16 na Łasztowni. Będziemy śpiewać z chórem z Gdańska Zawisza Czarny. No to dobrze. O Dniach Morza będziemy rozmawiali dosłownie za chwilkę po krótkiej przerwie, bo właśnie to jest nasz kolejny temat. To pewnie i tak też sobie powiemy o chórze Akademii Morskiej. Dokładnie Państwu przypomnimy. Kiedy, a tymczasem dziękuję Państwu za rozmowę. Sylwia Febranczyk-Makuch, Urszula Mikołajczyk i Grzegorz Kozłowski, czyli przedstawiciele Chóru Akademii Morskiej. Dziękuję raz jeszcze. Dziękujemy bardzo. Krótka przerwa, Szanowni Państwo.